マシュマロキスみたいな甘いときめきストーリー、今すぐに聞かせてほしい君と Okidoki a starting goHej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dar Aragor, a to co oglądacie jest to Neko Para Vol 4, czyli moi drodzy nasza cudowna, urocza i najfajniejsza przygoda z naszymi pięknymi kotkami. No i moi drodzy, znajdujemy się na molo. Na molo się znajdujemy dlatego, ponieważ ostatnio nasz ojciec nas upokorzył i pokazał, że nigdy nie osiągniemy takiego poziomu jak nasza mistrzyni. Zrobił on rewelacyjną bitą śmietanę. Ja nawet nie chciał skosztować naszego ciasta i my trochę spanikowaliśmy i uciekliśmy z domu, zostawiając tam wszystkie nasze kotki oraz opuszczając urodziny naszej mamy, więc trochę niefajnie, ale no niestety tak już to bywa. No i moi drodzy, teraz znajdujemy się właśnie na molo, gdzie zobaczymy, co nas tutaj czeka. Mam tyle myśli w głowie, że wszystko mi się miesza. Zanim w ogóle się zorientowałem, znalazłem się w parku, w samym środku nocy. Ach. Klucze do domu, portfel i inne rzeczy. Wszystko zostało w torbie, a torba została w domu, do którego sądzę, że nie chcemy wracać. Co ja w ogóle robię? O, czekola! Spodziewałem się, że któraś kotka za nami przyjdzie, ale nie spodziewałem się, że to będziesz właśnie ty. A jeszcze wanilia, oczywiście. Sama czekola by nie poszła. Czekola! Przyniosłaś mi torbę, tak? Wanilia trzyma moją torbę. Przyniosłaś ją dla mnie, wanilia? To też racja, ale to też pokazuje, że jednak się trochę o mnie troszczysz. Słusznie. Bez klucza do domu nie tylko ja stałbym na zewnątrz, ale i one. Przepraszam, że tak po prostu uciekłem, nie dając wam żadnego znaku. No przynajmniej ty się tam czujesz w miarę dobrze. Jak widać, uciekłem z własnego domu przed ojcem, więc chyba nie jest za dobrze, czekola. Ta, pewnie. A właściwie, nie jestem pewien. Nagrodę masz. Należy ci się za to. Hę? A chciałabyś coś? O! To jest bardzo dobry pomysł akurat. Proszę bardzo, dajmy jej trochę pieniędzy. Jasne. Wania nazywa to nagrodą, ale to ona idzie kupić ciepły napój dla mnie, a nie na odwrót. Jednak teraz, gdy zdaję sobie z tego sprawę, czuję, że jest mi cholernie zimno. Jesteś... No Japonia jest wyspą, ty jesteś prawdopodobnie nad morzem. Bryza w nocy morska nie jest ciepła, więc współczuję. Czy wróciliśmy do domku? Nie, usiedliśmy. Kolejny cudowny splash art, tak można powiedzieć. Bardzo ładny. Tylko... Już to mówiłem, w tej części strasznie mnie irytują, że one są... poświatę białą. Akurat w tej scenerii, co jest teraz, to tak bardzo ładnie to wygląda, bo wygląda jakby właśnie światło księżyca nasze postacie ładnie oświetlało i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie, ale na ogół to jest trochę irytujące, ale ładny widok. Naprawdę bardzo ładny. Hej, dzięki Wanilia. Biorę puszkę kawy, którą kupiła mi Wanilia. Kawa w puszce? Fuj. Moje palce powoli się rozgrzewają po tym, jak zdrętwiały z zimna. Co dostała, czekola? Nie krzycz już, spokojnie, proszę, nie dzisiaj. Jaka pułapka? To żadna pułapka. Troszeczkę, więc warto byłoby się przytulić chyba. Właśnie o tym mówiłem.
れて構わない。湯たんぽには負けない。Okej. Cóż, nigdy wcześniej nie dotykałem was w tym celu. A powinieneś właśnie tylko w tym celu dotykać kotki, a nie w innym. Ugh, ale jesteście ciepłe. Powinniśmy szybko wrócić do domu, ale mam teraz ochotę na pogawędkę. Jest całkiem zimno. Nie miałobyście nic przeciwko, gdybym jeszcze trochę tu pobył? Czyli wam jest ciepło, tak? Wygląda na to, że cały czas byłem zarozumiały. Wiedziałem, że nie mogę dorównać tacie w robieniu japońskich słodyczy, ale zawsze pozostawały jeszcze te z zachodu. Może wtedy miałbym nad nim przewagę? Ale no niestety, twój tata chyba nawet te zachodnie słodycze potrafi robić wyśmienicie dobrze. A przynajmniej tak mi się wydawało, ale przekonałem się, że się myliłem. Bardzo miło mi to słyszeć, Czekola. Naprawdę, to coś wyjątkowego słyszeć takie słowa z twoich ust. Tak, racja. Pomyślałem sobie, bita śmietana, którą zrobił tata, była o poziom wyżej. Jeśli była tylko o jeden poziom wyżej, to jeszcze nie było tak źle, uwierz mi. Nie mogę uwierzyć, że mogłem przegrać z tatą, który w ogóle nie zna się na zachodnich słodyczach. To mi posłużyło jako wyraźne przypomnienie, że jeszcze nie dojrzałem. Osiągnięcie tego samego poziomu jak twój tata nie ma nic wspólnego z dojrzałością. Są dwie różne rzeczy, po prostu jeszcze nie jesteś taki dobry, ale kiedyś będziesz. Brałem lekcje od mojej mistrzyni, uczyłem się po swojemu i poprawiałem się, ale to wcale nie było dobre. Przepraszam, tak bardzo mi dopingowałyście, ale skończyło się na rozczarowaniu. Mimo to co? Jak dużo innych osób, więc powinieneś się Kaszą cieszyć i powoli szlifować swoje umiejętności. Ej, to jest urocze, mimo że otrzymało się, jakby to powiedzieć, mimo że się przegrało, że zrobiło się coś nie tak, nadal się ma wsparcie tych ukochanych osób. To jest chyba się powinieneś, nasz bohater powinien się cieszyć z tego powodu. Ale zdobyłyście doświadczenie w prowadzeniu sklepu. Ja też kiedyś zdobędę to doświadczenie w robieniu lepszych ciast. No tak, ale i tak dawałyście z siebie wszystko. Ach, wszystko do mnie wraca. Całe to szkolenie, przez które Czekola i Wanilia przeszły, aż dostały swoje dzwonki. Wszystkie ich starania, kiedy próbowały nauczyć się, jak pracować jako kelnerki. Widziałem, jak to wszystko rozwija się na moich oczach. A przynajmniej powinienem był. No i tak powinniście trzymać, naprawdę. Czy to pomoże? Okej. Tak, to jest święta racja. No proszę, nawet Czekola potrafi mi powiedzieć czasami coś miłego i mądrego. Będziesz powiedzieć, a to da się? Biorę łyk z mojej puszki kawy. Lekko letni płyn wślizguje mi się do gardła. Jest lekko słodki i gorzki. Co? Dobra. Macie rację. Dawać siebie wszystko to jedyne wyjście, prawda? Dopóki nie zrezygnuję z podążania tą drogą, po prostu muszę wstać i iść naprzód. 私も一緒に頑張ります!
O, to jest bardzo miło słyszeć, że wy we dwie zawsze będziecie mnie wspierać i wspólnie pomagać mi prowadzić tą durną cukiernię. Dziękuję wam. Spróbuję jeszcze raz i pewnego dnia sprawię, że mój tata będzie nazywał moją kuchnię pyszną. Niech powie, że po prostu jest dobra, to wystarczy. I już pyszna to już za dużo, wiesz? Wstaję i dopijam resztę kawy. Dobrze, zróbmy to. Co to miało być? No okej, dobra, to jest chyba doping jej. Ścigamy się do domu. Dopij. Z kotkami się trochę powygłupiać można. Co? Dobra, nieważne. Wy nie macie przednich nóg, moje drogie. Szczęśliwe urodziny osiągnięcie. Okej, w powietrzu unosi się aromat gorącej wody. Czy ja jestem w saunie? Proszę nie. Jesteśmy chyba w saunie. Dobra. Znowu pochwalić. Więcej splash artów, które są tak urocze. Ej, tutaj są super, bo zobaczcie, nie ma tej białej poświaty za postaciami. I no tutaj troszeczkę jest, ale od razu jest dużo, dużo lepsze. No i nasz bohater w końcu też znowu widzimy oczy. No oczywiście siostrzyczka się na nas patrzy. Ale kotki ubrane standardowo, ale zobaczcie, jaka kokonut jest uśmiechnięta i radosna. Najlepsza kotka na świecie. Pierwsza zasada mojej kotki. Wy oddzielnie i ja oddzielnie. Ale czy to źle? Ale gorącej wody czy jaki? Bo trochę nie rozumiem. Nie, Cynamon, nie, zero z tych rzeczy. Wózki z jedzeniem i gorące źródła, nie pasują mi te dwie rzeczy. Naprawdę tu jestem, a to się... To nie miałaś być? Nie, jest okej, nie przejmuj się. No, to trochę kawałeczek przybyliście. O nie, nie jestem zmęczony. Czy naprawdę powinienem był przyjechać tu na mini wakacje? Mini wakacje wyspa? Okej, brzmi ciekawie. W ogóle swoją drogą. My jako teraz, że mamy większą cukiernię i więcej pewnie zarabiamy, to możemy sobie pozwolić na takie rzeczy. Zaraz po tym, jak zacząłem się napalać na cięższą pracę nad swoimi celami, możesz odpocząć trochę. Ej, pracoholizm to bardzo dobra rzecz. Ja popieram Kaszoł, pracoholizm jest dobrą rzeczą. Jak ktoś powie, że pracoholizm jest zły, ja się nie zgadzam. Nie. Czy w Japonii jest Halloween? Czy w Japonii jest Halloween? Bo my mamy święto zmarłych, to wiemy tam. Amerykanie mają Halloween, to okej. Okay. Ale czy Japończycy mają Halloween? Chyba tak? Nie wiem, to jest, to trzeba sprawdzić. No proszę, no dobrze. Tak. W takim dniu jak ten, La Soleil jest normalnie zamknięte. A jutro zamkniemy je na czas dwudniowej wycieczki do gorących źródeł. Oczywiście ten pomysł podsunęła mi Singurę. No tak, kto by inny, ona ma już niecny plan, co my będziemy robić na tych źródłach, naprawdę. Okej,
No ale to nie mi ma zmieniać nastrój, tylko też swoim rodzicom. No ja to chyba... ja się uspokoiłem, o. Nie, wcale nie. Chodzi mi o to, że osobiście chciałem w jakiś sposób podziękować kotkom za ich ciężką pracę. Bardzo ładny widok. To nie przypomina gorących źródeł, tylko to przypomina jakąś alejkę po prostu w Japonii. Serio, mają takie strzałki, aż? Lody! Tam są lody, idziemy na lody. Nawet jeśli zapytam je, czy czegoś są, kotki nie mają zbyt wielu zachcianek. To dobrze, to nie są jak kobiety, to dobrze. Zdobycie dla nich zabawek, nie pytam jakich, szamponu czy innych rzeczy, to zbyt mało na dowód uznania. Ponieważ Mappel poważnie traktuje swoją przygodę z muzyką, wydaje się, że od czasu do czasu ponosi wysokie wydatki, ale... Singure będzie ją wspierała w tym przedsięwzięciu. Nie ma żadnego fizycznego prezentu, który mógłbym im dać, więc wycieczka i spędzenie wspólnie ze mną czasu jest bardzo dobrą opcją. Właśnie dlatego wybraliśmy się na wycieczkę do gorących źródeł. Zawsze chciałem wam, kotki, podziękować, ale nie mogłem nic wymyślić. Czas jest idealny. Dziękuję ci, Singure. Wredny wirus. No dobrze, tylko ja powtórzę. Oddzielne źródła mają kobiety i kotki, a oddzielne źródła mają faceci. Zapamiętać to. Czy ja naprawdę wyglądam na tak zmęczonego? To źle? To dobrze. 5 godzin tu wystarczy. Ach, to dlatego, że zdałem sobie sprawę, że nie uczyłem się wystarczająco dużo. Testowałem już wiele smaków. Kiedy jednego dnia wydaje mi się, że poczyniłem postępy, to następnego dnia kończy się to odwrotnym efektem. Czasami smak pozostaje bez zmian. Mam dużo do przeanalizowania. Ale wszystko to nadal za mało. Więcej niż 100%. Nie? Jeśli... Okej, okay, raz na jakiś czas testowanie, tak, ale jeśli na przykład musisz w ciągu jednego dnia spróbować na przykład 50 ciast, tragedia. Dobrze, będę ci dawał co jakiś czas ciasta. Co ty na to? No ale sądzę, że kokon da radę? Bo ona strasznie dużo je. I ona zawsze jest głodna, tak wygląda szczupło. Zawsze też kokonut podekscytowana wszystkim dookoła. Tam jest miejsce, z którego nosi się gęsta para. Tam gorąca woda przepływa przez szereg drewnianych przegród. Żyli? To jest... Co to jest? Ja przepraszam za wymowę japońskich tych rzeczy, ale naprawdę ja się nie znam na tym. To jest Yubatake, czyli pole gorącej wody. Czekola, wanilia, kokonut? To chyba wasz pierwszy raz, kiedy jesteście w dzielnicy gorących źródeł. Czekola i wanilia, kokonut, okej. Okay. Czekola i wanilia, bo są najmłodsze, ale kokonut, ona jest też druga z najmłodszych, jak cynamon. A cynamon była? Dana. Tu popatrzę, to nie idziecie się w tym kąpać? Jedzonko! Jedzonko! Tak, wiem, chcecie kurczaka, dobrze, pójdziemy. Ach. No i jaka kokonut od razu podskoczyła i się ucieszyła, jak słyszała jedzenie.
Słusznie, w końcu to wakacje, a nie jakiś wyścig. Jaka ona ciągle jest uśmiechnięta, otwartą ma twarz i ja cię trochę creepy. Kupujemy trochę... tak, jedzonka i jemy je na ławkach przy... strumyczku. Następnie wznawiamy oglądanie zabytku w mieście. Sądziłem, że pójdziecie do gorących źródeł się wykąpać. Chodzimy dookoła i oglądamy każde pojedyncze miejsce, które wszyscy chcą obejrzeć. Chociaż bardzo dobrze się dogadują, kotki są w głębi serca kotami, więc mają wrodzoną niechęć do poruszania się w dużych stadach. Serio? Byłoby inaczej, gdybyśmy mieli powód do pośpiechu, ale w takim miejscu jak to, przemieszczanie się, by zaspokoić swoje interesy, to pewny sposób na rozdzielanie się. Po tym jak zabieram ze sobą czekoladę i wanilię na oglądanie wózków z jedzeniem, ruszamy w pogoń za resztą, która poszła przed nami. Co tu się stało? Kiedy się doganiamy, znajduję kokonut i cynamon, które coś jedzą. Czyli więcej jedzonka po prostu. Sernik? Bardziej wygląda jak chleb troszkę. Sernik, nie. Kantabryjski, moja droga. Niech jedzą, kurczę. Pojechaliśmy gdzieś, żeby zjeść. Zupełnie inaczej wyobrażałam sobie tą wycieczkę, ale okej. O, wanilia je kulturalnie. Ale i tak moje najlepsze, pochwal mnie. No, przynajmniej jedna mnie pochwali, jak milutko. Dziwny masz uśmiech. No tak, w końcu też coś innego zjedliśmy, nie możemy ciągle jeść tego i samego. Trzeba też inne rzeczy próbować. Kiedy rozmawiamy, Azuki, Mappel i Singure do nas podchodzą. O, coś dobrego zjadłem. No, a cię dziwisz, Azuki? One są zawsze nienajedzone. No, spróbujcie. Jak to nie? No czemu ty taka jesteś uparta? No daj spokój, jesteśmy na wycieczce. Przecież idziemy do karczmy. A tam podadzą, sądzę, że nam szybko jedzonko. Powiedziałbym, że widać po tobie, ale nie widać. No i już cynamon spokojnie. Ale ona zje, da radę sobie. Nie, bez serduszkowania. Ale Mappel się słodko zachowało. Ej, to było urocze. Mappel bierze plastikowym widelcem kawałek sernika i podaje mi go. Racja. Biorę gryza. Singure, przestań. Nie kombinuj nic. Ja jestem szczęściarzem? Czy Mappel? Smakowało jak porządny sernik, tylko tyle. Masz rację, jest całkiem niezły. Jaką poprzeczkę? Ja jestem dużo wyżej na poziomie niż to. Czy wy wszystko macie zaplanowane, czy nie? Czy trochę chaotycznie działacie? To są źródła, gdzie pójdziemy się kąpać. Powiedzcie, że tak.
Tam będzie się coś dziać, musi. Nie, to jest karczma? Czy to wam karczmy przypomina? Z której strony? Dobra, jest. Gorące źródła, uff. Już się uspokój, Czekola, spokojnie. Dobra, no wam to chyba trzeba pozwolić. I tak między wami już daleko zaszło. Czy to Abe na pewno będzie w porządku, Singure? Karczma z tyloma ludźmi. Kotki nie są liczone jako zwierzęta domowe, każda jest liczona jako osoba. Poza tym my zarabiamy dużo. Chciałbym podziękować wszystkim za pracę w sklepie, więc najlepiej by było, gdybym to ja zapłacił. Pozwólmy Singure zapłacić trochę też. Prawdziwa... Czy to jest prawdziwa siostrzana miłość? Doceniam, że tu mówisz, ale... Dobra, ona już zwariowała. Chociaż myślę, że ewidentnie przesadza, to postanawiam skorzystać z pomocy Singure. Kończymy odprawę i udajemy się do naszych pokoi. Ale tu jest ładnie! Jaka fajna rybka! A ty się w ogóle cokolwiek zmieniłaś, poza tym, że zdjęłaś coś z głowy? Wyglądasz świetnie, no ja cię. I tak zawsze nosisz japońskie ubrania, więc nie ma w tym nic dziwnego. Stwierdzenie faktu? Poza tym w przeszłości byliśmy w tej karczmie wiele razy. Nie. Nasz protagonista i japońskie ubrania sądzę, że nie. Wolę go chyba w tym garniaku albo koszuli. Robię zachodnią kuchnię, więc ubieram się jak zachodni facet. Nie ma mowy, nie mogę prowadzić cukierni w kimonie. Bez fantazji. No, się zaczyna. Chwila, przestań fantazjować. To będzie katastrofa, jeśli krew dostanie się na jakutę i maty tatami. Kuwa, co? Skończywszy przebierać się w sąsiednim pokoju, Czekola wchodzi do naszego pokoju. Nie, ty znowu masz te dziwne koczki, a... Dobra, to rozumiem, to uchroni cię przed... Jak to się nazywa? Przed wodą, właśnie. Ale to? Przecież to i tak zamoczysz. No ale dobra, okej, róbcie co uważacie. Wyglądacie dość ciekawie. Dziwne ma się ogony. Znaczy, Czekola, nie wiem. Tada! Wyglądasz dobrze. Bardzo urocza, wygląda na was obie naprawdę dobrze. Jakie zadowolenie, widzicie? Jedno słowo, a jak potraficie uszczęśliwić kobiety i kotki. Może obsługa klientów w jakutach latem nie byłaby takim złym pomysłem? Tak, Singure? O, znaczy się Czekola i reszta to kelnerki, a nie cukiernice. O, Mapel wchodzi. Pokaż się. Czy sama jesteś? Nie. Ja zawsze to mówiłem, ale cynamon w rozpuszczonych włosach wygląda zupełnie inaczej. Wygląda na bardziej dorosłą kobietę i wygląda dużo, dużo lepiej, moim zdaniem. Ale że to się mieści, to ja jestem w szoku. No ale widać, zobaczcie. Tutaj, pod samą szyję, a tu?
Czy działa P? Podskakuję. Okej. Okay. Mapel mówi, wchodząc do pokoju z Cynamon. To nieprawda, wygląda na tobie świetnie. Zarumieniła się. Jak łatwo widzicie zadowolić je. O nie, 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 nie. Ty za chwilę też ubrudzisz wszystko. Okej, dobra. Tak, Mapel, jestem tego samego zdania. Dobra, tego się nie spodziewałem, okej. Oj, oj, Monshina! Loka made kikoeten zo? Hazukashina! No, a wy wyglądacie dobrze, tylko wy macie inne tutaj zapięcia, widzę. Omatase, minna! Gomen ne, kiru no ni jikan ga kakatchatte. Deka sugin da yo, Natsu! Jak to jest za duża, nieprawda? Dobrze. No proszę, mocne słowa. No, wiesz, Azuki, mimo że jesteś niska, to nic z tym złego. Azuki i Kokonus wyglądają na was świetnie, więc nie macie potrzeby patrzeć na rozmiar na manetkach. Na metkach, przepraszam. No już, już Azuki. No oby. Zobacz, już, spokojnie. Ty też trzyma. No, co zdziwiona? Za głowę cię pogłaskałam, a ty taką minę. No. Ja cię zrobiłam minę, jakbym ją cię złapał. Pójdziemy do źródeł? Właśnie. Ale przyjrzeć się możesz też im w gorących źródłach. Cynamon, to nie jest problem. Okej, czyli mamy po prostu zwiedzanie, spoko. Nie widzę przeszkód, wrócimy przed obiadem. Dzwonki powinien sobie założyć. Uuu, jaka gra? Cinnamon,私に勝ったことないでしょうに。まあいいわ。たまには本気を出さないと鈍るし。卓球。さっき美味しそうな匂いがした。 Ale no spokojnie, obiad to pójdziemy potem, więc nie ma co teraz podjadać. Czekolada, niedługo będzie obiad, więc postaram się nie przyjadać, dobrze? Na spacer. No cóż, pójdę załatwić pewną osobistą sprawę. Mam pewną sprawę do mojego dostawcy, co? Nie jest to coś pilnego, ale lepiej zadzwonić do niego jak najszybciej. Myślę, że jest to dość powszechne w przypadku niezależnych cukierni, ale ja negocjuję z każdym dostawcą na własną rękę. Nawet w przypadku składników, które nie są w powszechnym obiegu, jeśli potrzebuję uzupełnić ich zapas w hurtowych ilościach, są rolnicy, którzy kupują je dla mnie. Badanie smaków to także podróż w poszukiwaniu składników.
Ponieważ byłoby nieuprzejme z mojej strony rozmawiać o pracy, kiedy wszyscy są podekscytowani zwiedzaniem, mówię im, że mam osobistą sprawę do załatwienia, po czym wychodzę z pokoju. Spoko, no to załatw wszystko. Na pewności wychodzę z karczmy. Postanawiam porozmawiać w jakimś spokojnym miejscu. Kogo spotkamy? Wyjmuję telefon. Dzyń, dzyń, nikt nie odbiera. Że co? Co to? Czemu to jest? Francuski? Dzień dobry, tu Kashomi Naduki z La Soli Japan. Czy mógłbym rozmawiać z panem Jamesem Carterem? To jest albo francuski, albo hiszpański, coś takiego. Nie jestem pewny, nie znam się na tym języku. Fiu. Dobra, moi drodzy, to zostawimy. Ja sądzę, że w kolejnym odcinku będzie coś złego się stanie. Jesteśmy w gorących źródłach z kotkami. Wiecie, co się robi w gorących źródłach? Będzie po prostu przypał. No ale dobrze, moi drodzy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania i zapraszam was na więcej odcinków z Neko Paryvol 4. A teraz, moi drodzy, adios.